Mamy daną pewną funkcję g, o której wiemy, że jej wartość w punkcie 2 wynosi 3, pochodna w punkcie 2 jest 1, druga pochodna w punkcie 2 jest minus 1 i znamy również trzecią pochodną w punkcie 2, która jest równa 2. I naszym zadaniem jest, używając wielomianu Taylora drugiego stopnia w punkcie 2, x0 równym 2, oblicz przybliżoną wartość pochodnej funkcji g w 1, g' od 1. Czyli oczywiście przypomnijmy sobie tutaj wzór Taylora, jak to jest. Powiedzmy, w ogólnej sytuacji mamy pewną funkcję f, czyli wzór Taylora mówi nam, że no, o ile funkcja spełnia odpowiednie założenia co do różniczkowalności, to jest, mamy pewien punkt x0, czyli to jest przybliżanie funkcji za pomocą pewnych wielomianów i te wielomiany są skonstruowane z wartości funkcji jej pochodnych w danym punkcie x0. Czyli to jest tak, f od x to jest f od x0 plus pochodna w punkcie x0 razy x minus x0. No i tu napiszmy przez 1 silnia, choć 1 silnia to jest 1, plus potem jest druga pochodna w punkcie x0. Potem jest x minus x0 do kwadratu przez 2 silnia. No i potem jest, powiedzmy, trzecia pochodna, jeszcze może zapiszmy w punkcie x0, x minus x0 do trzeciej przez 3 silnia plus, no tyle wypisujemy, ile możemy, ile nam pozwala ta funkcja, ile chcemy, plus reszta. Czyli jeżeli teraz zapomnę o tej reszcie, no to nie mam tutaj dokładnej wartości, tylko właśnie mam taką wartość przybliżoną. No i teraz, jeżeli nie piszę tutaj, właśnie pominę wyższe człony, no to mam, po prawej stronie mam wielomian. W tym wypadku akurat mam wielomian drugiego stopnia. To się nazywa wielomianem Taylora, przepraszam, trzeciego tu mam. Wielomianem Taylora trzeciego stopnia dla funkcji f w punkcie x0. No dobrze, to jest przypomnienie. I teraz co? Mamy, używając takiego wielomianu Taylora drugiego stopnia w punkcie x0 równym 2, obliczyć przybliżoną wartość, ale nie funkcji g, tylko jej pochodnej w punkcie 1. No dobrze, czyli musimy napisać ten wzór Taylora, ten wielomian Taylora drugiego stopnia dla pochodnej funkcji g. No dobrze, to napiszmy ten wzór, czyli tak, g prim od x. Czyli w miejsce po prostu f w tym wzorze wstawiamy g prim i urywamy tutaj na drugim stopniu. To jest tak, x0 jest równe 2. Czyli g prim od x to jest tak, g prim w punkcie 2 plus, no, pochodna pochodnej, czyli druga pochodna funkcji g w punkcie 2 razy x minus 2 plus druga pochodna pierwszej pochodnej, czyli razem trzecia pochodna w punkcie 2 razy x minus 2 do kwadratu przez 2 silnia, czyli przez 2. No i tutaj nie ma znaku równości, to jest przybliżenie, czyli może użyjmy tego. Czyli to jest przybliżenie pochodnej funkcji g za pomocą wielomianu Taylora drugiego stopnia. No i oczywiście widać, że tutaj w ogóle się nie pojawia wartość funkcji w punkcie 2 jest 3, to w ogóle nie ma znaczenia dla wartości pochodnej. Wiemy, że jeżeli zmienimy wartość funkcji, funkcję przesuniemy, dodamy do niej stałą, to pochodna się nie zmieni. Wobec tego wartość funkcji w punkcie 2 nie ma tu żadnego wpływu na wartość pochodnej. No dobrze, i teraz mamy tutaj te dane, to możemy tak zastąpić tutaj g' w punkcie 2, wiemy, że to jest 1, g bis w punkcie 2 to jest minus 1 i trzecia pochodna w punkcie 2 to jest 2. To akurat się skróci z tymi dwoma silnia, czyli tak, g prim w punkcie x to jest 1 minus x minus 2 plus x minus 2 do kwadratu, znowuż nie równa się, tylko to jest przybliżenie w przybliżeniu. No ile to jest z kolei? To jest 3 minus x plus x minus 2 do kwadratu. Może nie warto tutaj tego wymnażać i upraszczać, dlatego że w gruncie rzeczy pytają nas o wartość g prim w punkcie 1, czyli g prim w punkcie 1, czyli w miejsce x wstawiamy 1 i mamy tak 3
minus 1 plus minus 1 do kwadratu, tak? 1 minus 2 to jest minus, ale minus 1 do kwadratu to jest 1, czyli to jest 3. Czyli pochodna funkcji g w punkcie 1 jest w przybliżeniu równa 3, no z dokładnością do tego błędu, jaki popełniamy używając wielomianu Taylora drugiego rzędu. No i na zakończenie jeszcze chciałbym pokazać, że moglibyśmy zrobić to troszkę inaczej, a mianowicie wypisać samo wzór Taylora dla samej funkcji g, tylko wtedy z dokładnością do trzeciego rzędu, czyli wielomian Taylora trzeciego rzędu, a następnie go zróżniczkować i to dostaniemy to samo. Może zobaczmy, jak to by było. Czyli g od x, czyli piszę wielomian Taylora trzeciego rzędu dla funkcji g, czyli to jest g od 2 plus g prim od 2 x minus 2 plus g bis od 2 x minus 2 do kwadratu przez 2 silnia plus g raz, 2, 3 w punkcie 2 x minus 2 do trzeciej przez 3 silnia. No i teraz różniczkuję. Tak. No to jest stała, to mi znika przy różniczkowaniu. Potem jest tak, g prim od 2. Pochodna x minus 2 to jest 1. Potem jest g bis od 2. Pochodna x minus 2 do kwadratu to jest 2 razy x minus 2 podzielone przez 2 silnia, czyli 2, czyli zostanie mi x minus 2. Potem jest trzecia pochodna w punkcie 2. I tu jest x minus 2 do trzeciej, to jest 3 razy x minus 2 do kwadratu przez 3 silnia. No ale 3 przez 3 silnia to jest 1 przez 2 silnia. I widzę, że dostajemy co? Dostajemy tak, g prim od 2 plus g bis od 2 x minus 2 i plus trzecia pochodna w punkcie 2 x minus 2 do kwadratu przez 2 silnia, czyli dokładnie ten wielomian, który mieliśmy tutaj. A czyli wielomian Taylora drugiego rzędu w jakimś punkcie dla pochodnej funkcji jest pochodną wielomianu Taylora trzeciego rzędu dla samej funkcji.